Wczoraj wieczór byłem w Gdańsku. Dziś też po bilet kolejowy. Jest uroczy, bajkowy, ale te kamieniczki w centrum, stare, młode, jak domki dla lalek, stanowią jakiś dysonans. Choć są prześliczne. Lubię za to ponurą poezję starych elewatorów w porcie rybackim. Był tu na uroczystościach w stoczni sam Zenon Kliszko, tutejszy poseł, i wykropił mowę poświęconą głównie problemom młodzieży. Nauczył się już, że rewoltująca się anarchistyczna młodzież spod znaku Markisa jest niedobra. Ma już na to receptę. To młodzież drobnoburżuazyjna, która się buntuje przeciw monopolom, gdyż monopolizm chce zniszczyć drobną burżuazję. Bunt ten jest jednak oczywiście fałszywy, bo wyzyskiwany przez reakcję, imperializm, kapitalizm, etc., przeciw ruchowi robotniczemu, któremu przewodzi marksizm, leninizm, jedyna słuszna koncepcja, która zbawi świat. Ma więc już Zenon formułkę i receptę. Ma też gówno, a nie pojęcie o problemach świata zachodniego. Pamiętam rozmowy z nim, kiedy w 1957 roku wróciłem z Paryża. Podłączył ulubioną modą wszystkich przeciwników pod jedną zbitkę lewactwa. Ma spokój ducha, niewzruszoną pewność i będzie ględził. Cóż za wyjątkowa martwota duchowa cechuje tych ludzi? Żywi robią się dopiero, gdy walczą o władzę. Nie wierzę, jak sądzi Jasienica i Andrzej Micewski, żeby polityka była tylko techniką zdobywania czy utrzymywania władzy. Tak bywa bardzo długo, ale jeśli nie dostrzega się nowych zjawisk i ruchów, lecz do wszystkiego przykłada stare schematy, musi w końcu przyjść krach. Niestety w ustrojach dyktatorskich zawsze za późno, kiedy już popełni się masę bzdur. Widać to z De Gaulle'em. Natną się i nasi partyzanci, którzy uporczywie chcą karmić młodzież przeszłością, podczas gdy teraźniejszość woła wielkim głosem. Niestety za błędy rządzących nikt nigdy nie płaci poza społeczeństwem. Sanacja wywiała za granicę i cześć. Jeszcze ma dziś legendę. Podobno pretensje do historii są rzeczą śmieszną. Jest u nas taki mit, żeby zamknąć gęby samodzielnie myślącym. No cóż, to i ja jestem śmieszny. Co prawda zwykle dobrze przewidywałem, ale ani mnie kto pytał o radę, ani słuchał. Można co najwyżej powiedzieć za Tuwimem: panowie, przestańcie udawać lwy. Zechciejcie zrozumieć, że to my, szarzy przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Niestety tylko w marzeniu. Wobec doprowadzonej w komunizmie do perfekcji likwidacji wszelkiego życia politycznego poza partią, szary przechodzień nigdy nie dojdzie do głosu i w ogóle na całą wieczność odwyknie od zabierania tegoż głosu. Jeśli totalizm ma zapanować w całym świecie, we wschodnim z natury, a w zachodnim dla obrony przed wschodem, to oczywiście cała nadzieja miłujących wolność to młodzież, ta właśnie nihilistyczna, pozaklasowa, niczym nie zainteresowana. Oni jedni zrobią jakąś drakę, bo jak nie oni, to niby kto? Kliszko, Moczar, Chińczycy? O rety, dom wariatów, jak mi Bóg miły. Nadzieją świata bigbitowcy i hipisi, tak? To już nasz Michnik byłby lepszy, poważny nad wiek, dużo wiedział. Naprawdę mu o coś szło. To też właśnie zamknęli go do ciupy. O Jerum, czemu głupstwo tak bezkarnie rządzi światem? A swoją drogą robi się człowiekiem całkiem bezsilnym, pisującym pod siebie do dzienniczka, bo odszedłem od katolików, więc już nikogo nie reprezentuję. Źle, ale cóż poradzić, kiedy tak mi się okropnie nie chce ani ze Stachem, ani z kardynałem prymasem. No cóż, za lenistwo się płaci, ale za to może wreszcie coś trwalszego napiszę. Ten dziennik nie, to tylko tak dla wylania żółci. Przy okazji coś nieżółciowego. A jednak Czesi pokazali wielki numer. Pozostając w bloku, demokratyzują się naprawdę. Ale tam były błędy gospodarcze tak już absurdalne, że musiały wywołać biedę, której oni bardzo nie lubią. No i nacisk problemów narodowych. Sprawa słowacka. Ktoś powiedział, że nieszczęściem dzisiejszej Polski
jest jej jednolitość narodowa. Robi się bezproblemowy zaduch, beznadziejnie stojące powietrze. A Czesi gieroje. Kto by to przypuścił w roku 1956, kiedy to mówiono, że Żydzi zachowali się jak Kozacy, Węgrzy jak Polacy, Polacy jak Czesi, a Czesi jak świnie. Dziś niestety Polacy zachowują się jak świnie. 22 czerwca